Try not to kill him too quickly. Run to your master! And give him this message! I come for him! Okej, widzę tutaj dalej nic nie ma. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Middle Earth Shadow of War. Na start tego lecę sobie na szybko wykonać misję. Która powinna mi pozwolić troszeczkę ulepszyć mój sprzęt. No, mam nadzieję przynajmniej. Kurde, dwa razy miliany? Czemu? Czemu tak rzadko klejnoty mi wyskakują? Dobra, nevermind. O, a propos klejnot, to akurat jakiś gościu zginął mając w sobie klejnot. No gdzie, no gdzie, no gdzie, no gdzie? Adios. Mógłbym go sobie po prawdzie przejąć, no ale po co, skoro mogę sobie wezwać Karagora, kiedy tylko będę chciał. Teraz nie mogę. Nie jego, Karagora. Dzięki. No i elo. Też pewnie i tak ten Karagor zniknie, jak tylko odpalę tę misję, no ale... Zobaczmy. Wywabiony zabije z ukrycia w krótkich odstępach czasu. Okej, okay, no to jest akurat dość proste. It was never going to end well for you. To od początku było wiadome. Powietrzne zabójstwo z ukrycia. No dobra. I warned you, you miserable blob. Akurat te zabójstwa najłatwiej się robi na łucznikach. Gorzej z innymi typami, no ale... Spróbujmy. Serio? Dobra. O, i tutaj taka ładna grupka. Proszę, wyrabiony momentalnie. Did you go through all the trouble of drawing me out, only to cower in fear? Trochę nie boi, że niestety jest legendarny, bo kurde, chciałbym go zabić i zdobyć jakiś element zestawu, ale no, jak mam wybierać, to wolę go teraz zrekrutować. No i to nie wyszło. To już bardzo. To też. Lol. O, ładnie. To było piękne teraz. Dobra, moc naładowana. No to idziemy teraz po typa. Bo to jest twardziel, a jako już to jest twardziel na 29 poziomie, to zwerbowanie go umożliwi mi ulepszenie któregoś z moich zestawów. I nie wiem, czy właśnie nie tego zestawu, który mam akurat na sobie, czyli właśnie zestawu świetlistego władcy. Ale to się za chwilę przekonamy. Jeśli uda mi się oczywiście tego typa zwerbować, bo już miałem też władcę bestii, którego mogę zwerbować, tylko oczywiście miałem za mocno naładowaną moją kochaną
moją kochaną moc, czytaj do fulla. I to się skończyło tym, że typ został przeze mnie zabity, a nie tylko osłabiony egzekucją. Out. Światło. Łogień! Slave master! I'm here. You wanna kill me? Go on, just try! Z wielką chęcią, chodź. Bum! I lecimy, 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 mucimy, mucimy, mucimy. Pyk! I gleba, 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 gleba. No oczywiście nie mogę nic mu zrobić przez tych debilnych tarczowników. Dobra, totalnie nie to chciałem zrobić, no ale niech będzie. Przejmijmy go. A, i właśnie, też za pamięci. Jak ja mam ustawione na wyssaniu teraz? Dalej łańcuch nóż, dobra. Bo jeszcze nie walczę z Alok High, więc nie ma sensu używać tego zamieniać. Więc myślę, że to możemy bardzo zgrabnie sobie wykorzystać. Uwaga. Pyk! 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 I dziękuję. Trzech typa jest dla mnie. Przeskakujemy nad tym. Dzięki, naprawdę. Zajebiście, no to mi się po prostu udało perfekcyjnie spierdolić. Zdychaj w takim razie. Kolejny. O, ten był tylko na strzał, widzę. Okej, tak też można. Dziękuję ci, Grożem, tak się będzie bardzo ładnie zasłonić pół ekranu. Okej, trzech typa dla mnie. Dokończamy tego. No i teraz już tylko nie on, on. Okej, ładujemy moc. Dobra, jako jeżeli jest bardziej wytrzymały, to myślę, że najpierw naładuję mocniejszą egzekucję. No głównie też po to, żeby zobaczyć, ile mu... No oczywiście, że się dostosował. Czy mnie to w ogóle nie dziwi? Wow, to mu zrobiło prawie nic. Okej. Jest oszołomiony dzięki temu, że mu dałem, że mu walnę egzekucję, więc wykorzystajmy to skrzętnie. Dobra, zdążyłem. Kurde, 70 seria ciosów! To chyba największa, jaką zrobiłem do tej pory. A, i właśnie przeminęła tak sobie z dupy. Zajebiście. Biorę kryształ, rozprawiam się z tym włócznikiem, żeby już denerwować. Obviously. Dobra, Elfi Gniew, nie ma co. Próbujemy dookoła. Zdążę? Nie zdążyłem, niestety. What the fuck? Czemu ma full HP? Ty z jaja robisz? Za co się wyleczył? Oh.
Zesłał się, wyleczył, ja się pytam. Aha, gościu właśnie się wyleczył tak totalnie z dupy. Po prostu robi takie dziwne tańce, hulańce. Znowu to. Serio, myślę, jak jest przeklęty, to on nic nie zrobi. Znaczy, nic, znaczy, że coś mu zrobię. Weź mnie w pieniądze, że się dostosował do wielce. O kurde, chciałem innego typa jeszcze. Dawaj, 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 musimy typa. Fajnie, że mi połowa moich ataków nie wchodzi, bo się mi się, bo mi się cel zmienia chyba po ataku. Dobra, rozbicie nie będzie dawało obrażeń, ale mogę go przymrodzić trochę poatakować, to jest najważniejsze. Leczyć mogę się z tego na innych typach. Właśnie w ogóle, po co ja tych zabijam? Przecież ja ich mogę przejąć, to mi wyjdzie na lepsze. Jesteś mój. Sama jak ty. Dobra, i teraz mam swoich włóczników właściwie w tym momencie. Kurde, no nie! Zajebiście, zajebiście, miałem prawie pełny wskaźnik. Oczywiście jestem raz gonga z cholernej tarczy i wskaźnik może się pierdolić. To nie! Chciałem egzekucję teraz zrobić! Najgorsze jest też, że gościu będzie tak jeszcze się nie dość, że... Że on jeszcze będzie musiał zostać przynajmniej drugi raz pokonany, bo on nie będzie chciał paść po pierwszym razie. Chyba, że go zestunuję. Wtedy być może uda mi się go zabić. W momencie, w którym ktoś jest zestunowany, to chyba traci całą swoją tą. Utraci właśnie te wszystkie swoje odporności. Za chwilę... Dobra, jest złamany. Właśnie, Jezu, co ja gadam, czego chciałem złamać, a nie... O Jezu, ale on teraz spieprzył. Werbu. No. We must go to the forest of Carnim. Something calls me. Not all calls should be answered, Talion. I kto to mówi? Going to find him here, don't you? As much as anyone can know. Dobra. Dzika natura. Dziwna muzyka kusi cię, by odwiedzić las Nurnen. Czas odpowiedzieć na ten zew. Haunts this forest. Oh, Carnan is no creature. She is nature itself. She calls us. Talion, we must move with great caution.
Indy! Oh, not you! Have some mercy, Ranger! Don't leave me like this! What has happened here? Dominate him, and you will have the truth. Cut me free, Ranger! I have loot, gold and treasures from the Great Hall of Minas Ethil! Oh, I'll take you there! Oh, you can have it all! Kolego, już je dawno mam, więc... Niestety, nie masz nic do zaoferowania. She's picking us off, one by one! That beasts come hundred strong. Get out here and show yourself! Pit to peak, enslave Vidor rivers and trees. What's this? No, 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 no! I take it this is the work of Karnan. This is the forest of Karnan, and she will protect it with the full power of nature. This forest is possessed by death as much as life. The two are bound together. That is Karnan. Okej, góle mają totalnie mnie w dupie. Spoko. You have no idea what you've walked into. You'll never make it out of here alive. Or dead. Whatever you are. Batalion w tym momencie jest chyba nieumarły, mam wrażenie. What is she? The caragors? The ghouls? She's all of it. Feed, you will feed a thousand mouths. Why do these beasts not attack us? They hear her song. They are part of her as she is part of them. Yet they will defend. No to może nie atakujmy pierwsi. No. She's drawing us in. Cut me loose, Tark! We'll fight our way out and then settle our differences. In here we're just food! No, może ty, ja się wybronię. I found it! The tree! She's the tree! Spirit of Karnan is tree and beast. Fang and claw, root and spear. Well, that wasn't there before. No, raczej bym to zauważył. Ej, naprawdę to jest duże. I co, też nas złapie w takie korzenie? Czy może jest tu gdzieś zapadnia w glebie? Albo nas tak wciągnie pod ziemię. Change it and unlike this fleshling. Hmm. Where is your rot? Your buddings? Do you grow? Do you wither? No. No, no. A lifeless beast are you, but no. For you die and die. Not lifeless, but deathless. A flesh-haunted thing. Talia, we cannot defeat her. What would you suggest I do? Throw down your sword and kneel. I will not kneel to this thing. Pokonaj ducha Karnan, traf bestię w głowę. Tooth and claw will cure. Mhm.
Kurde, no jak ona szybko zaatakowała znowu? Come, deathless one. Bring you to rot and ruin, will beasts of Mordor. Keeper of the wild, Conan! Who do you call to? No domyśl się, Talion. A, super! Graugi żywiołów wyprowadzają druzgoczące żywioły ataki. Są również niewrażliwe na ataki związane z ich żywiołem. Gdy Graug zaryczy, strzel mu w łeb, należy go ogłuszyć. Tak, tak, tak. To jest który? Chyba trujący. Suffer with us. Nie, to jest ognisty, dobra. To jest ten, którym już... walczyliśmy. Dobra, weź sobie ryknij znowu, co? Old wounds reopened. Now we bleed. Jest! Hear our thunder. Okej, to poszło zaskakująco szybko. Nawet pomimo faktu, że to był Graug, jeszcze drak, pewnie! I take it this is also nature. In all its fury. Can you tell it to stop? One does not reason with the wind. We burn with you, and return will we. Dobra, gdzie jesteś? Gdzieś nade mną? Ja. A to Jezu, to jest ogon! Die alone, we? Nature's tomb spanned sky and sea. We all die together. Musisz zacząć. Serio, no nie wpadłem na to, gro! Fire to forest! Fire to trees! Your ash will feed. Jest! Udało się, dobra. No i co teraz? O. Well, it seems this Conan isn't as powerful. Oczywiście. Gdzieś ta zdzia wciągnęła pod to drzewo. Unleashed to rise and rise again. In a hole go you. What have we unleashed? The cry of the forests. The scream of the rivers. Great spirit of Karna. Cease all cry and clamor. You have woken Torgoroth. Cracked and creviced until now. I opened the Dark Lord. He stokes its flames. Forges cage like kindling for shattering fire to come. Burn you, burn we. A fire for all it will be. What have we awoken? Undead! Ringmaker, your forge sings. A crack across the land. Fire woken by a cold metal ring. We hear your call. Allow us to help. Yes, you will. You. A deathless beast. You
A flesh-haunted thing. We will find Tor Goroth. Go now. Your Balrog waits. Doom Shadow. Fight till death and rise again. You will fight. Soon and soon. Death will defeat undead. Aha. Jaki... Czekaj, czy naprawdę ten pierś był tak potężny, że obudził Balroga? Wow! No, po prostu wow! Tylko tak umiem to skomentować. It seems this ring has woken more than Sauron. Yes, we must go to Golgoroth and deal with this Balrog. A Gorgoroth to jest, rozumiem, inna miejscówka, tak? Ja, bo tutaj już wszystko mam odblokowane. Okej, okay, udało ci się zebrać armię. Czas pokonać legendarnego naczelnika Nurnen i zostawić po sobie ślad w Mordorze. No w sumie czemu nie? Myślę, że możemy się tym zająć jeszcze. Myślę, że na spokojnie mogę się tym zająć. Grauk, siema. Mam w praktyce chyba przyjętych wszystkich kapitanów, jacy się tutaj znajdują. Więc zgarnięcie teraz tej fortecy tarczy będzie pikuś. I think it's time we met this two-headed overlord. He won't be overlord for long. Did you hear that? Okej, no bogactwa, to mi się akurat podoba. Cyk. 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 I proszę, stąd wyrzucamy ten klejnot i dzięki temu robimy lepszy klejnot. Okej. Rzadko mi te klejnoty dropią, które chciałbym, żeby dropiły, no ale... Żeby dostać te najlepsze możliwe klejnoty, to musiałbym chyba zebrać wszystkie te artefakty właśnie z Gondoru. Już się nie ruszać, stary. Jamy? Poważnie? Mam ich 40 tysięcy! Dobra. Etten. Zobaczmy. Ulepszenia oblężnicze. 35 i 45, żeby mieć... Czyli 45, żeby mieć trzech przywódców. I kogo ja chcę dorzucić tutaj? Strzelec, tego na pewno nie wrzucam. Tropiciel, skrytobójca, oszust. O, właśnie, oszusta może wrzućmy. I dobra, co tu mogę ulepszyć? Atakującą grupę wspiera grupa saperów samobójców, którzy ruszą na bramę świątyni. Dobra. Armię wspiera grupa orków na Karagorach. Aha, okej, okay, klasyka. Atakująca armię wspiera grupę Olokhai, które mogą zniszczyć mury. O dobra, to z tych trzech wolę Olokhai. Legion Dzikusów. W skład armii wchodzą dzikusy władające toporami. W skład armii wchodzą obrońcy, wyposażone w tarcze ciężka piechota. W skład armii wchodzą łowcy, którzy rzucają włóczniami szczególnie zabójczymi dla bestii. Poproszę o obrońców. Ogniste bestie oblężnicze, trujące i przeklęte bestie oblężnicze. Wspierają bestie, które ostrzeliwują wodzów i z łukiem rocznymi parażującymi pociskami. Niech będzie to.
O, i proszę, najlepsza obrona. Rój szelowy. Rój zabójczych pajęczaków zalewa fortecę, zatruwając obrońców i siejąc panikę. Atakującą armię wspiera Grauk bojowy, olbrzymia bestia zdolna wyrządzić gigantyczne zniszczenia, albo drak nadlatuje nad fortecę, aby spowić ją w płomieniach. Ogień draka pali wszystkich równie mocno. Okej, okay, myślę, że weźmiemy Grauga. Jest tylko ciekaw, czy ja to muszę a nie, jest, bo 100 tysięcy mam! Dobra, to YOLO, to wykupuję wszystko. Właśnie ciekawi mnie, czy to działa w taki sposób, że ja to wykupię raz i mam to dla każdego danego typa dostępu, bo tu mam kogo? Tu mam oszusta, twardziela, też oszust, skrytobójca. Okej, okay, to może to nie będzie działało za każdym razem dla każdego, no ale... No, to pójdzie raczej gładko. Dobra, Legion Obrońców, Olok High, trujące przeklęte pociski i Grak Bojowy. Bastion Dziczy, poziom 50. Oddział Szturmowy, poziom 217. Oj, to pójdzie chyba szybko. Dobra, rozpocznij oblężenie w takim razie. My black speech is a little rusty. Actually, I don't know a single word. Language is a pain in the ass, but to hazard a guess, he said you're all gonna die horribly. My kind of black. I will handle the Overlord. You focus on the defenders. Define focus. Tak, zajmij, czyli rozpieprz to na kawałki. Dobra, przejmij punkty zwycięstwa, let's go! Aha, dobra, widzę, że te pociski to chyba też trzepią moich, te przeklęte. To już tak średnio wychodzi wtedy. What? Czemu? Co? Czemu dwóch jest już krwawiących? Do tych lepszych! Okej, już wiem dlaczego. Dobra, następna rada na przyszłość. Draka nie przyzywać w ogóle na oblężenia. Wstawać, mordy, wstawać. O, ale za to 6 minut klejnot bogactwa mi wypadł chyba z tego draka, więc nie tak źle. Okej. Okay. Wartownia przejęta. Ripper gear this lot has. Maybe I'll pick up a sword for myself. I could use a new toothpick. Pick your teeth later. Right now we need to take the fort. Righto, boss. I'll chew my way right through it. Smacznego? Nie chcę to powiedzieć, no. Kurde, grał, który już tam robi rozpierdol dalej, no kurde. O, klejnot najpierw. Przepraszam panowie, ale klejnot ma tutaj pierwszeństwo. No ale proszę, ta armia jest tak silna, że ja nie muszę to nic zrobić. Oni sami po prostu się wbijam w te punkty zwycięstwa i tyle. Nie, no to teraz, mogę wejść i przejąć kolejny punkcik.
I fancy this fort capturing business. And once this one's yours, you'll need a new overlord. I'd like to throw my hat in that ring. What have I unleashed? His potential is nearly unlimited. Righto. Now I'll snuff the overlord for you. Killing the overlord will send a message throughout this region. That message comes from me. Righto. Zaskakująco się wyrychla do tego nasz bruzik. Gdyby dwie głowy, ale to z tym wygląda, jakby miał po prostu jakiś hełm tego doczepiony. This fort belongs to the Bright Lord now. A nie jest jakaś głowa pod spodem. Aha. Can't hear anything in this. A jakiś drugi. O! Ratbag? A ty tu skąd? So much to catch up on. Where do I start? How about your death? What? You mean getting hit by the hammer? As a headache at most. I mean, you want to kill an Uruk, you gotta take the head clean off. Does the job every time. Well. Most of the time, I think. I don't know. Never really been sure about that. Oh, I'm quite sure it's all the time. Allow me to demonstrate. Bruce. Welcome. The man is a friend. The Olog, watch him. Make sure he don't do anything suspicious, like, you know, kill me. How did you end up here? Well, I was captured by some slavers. Actually, they weren't all slavers. Two were cannibals, one was a necromancer. Fun bunch. They captured this old no, fuck it, in rough shape. We were cage mates until I sprung us out of there. Olog jumps out, arms go a-flying, and then here we are, the best of friends. Muranam Kirinu Rachanuk. Oh, right. I should tell him about the fort thing. Thank you for that. It's kind of a long story. Ranger killed the old overlord, now it's ours. Ranger? Oh, yeah, I named him after you. I'm honored. Well, it's been nice catching up and all, but Bright Lord and me just came by to tell you that the fort's ours now. Bright Lord? Well, you are welcome to it, Bright Lord. Me and Ranger are done with the overlord game. It's a right pain. You gotta feed your followers, train your followers, make sure you don't get killed by your followers. Yeah, it's a right bother. Ooh, well, your worries are over, because now I'm overlord. No, No, not you. Anybody but you. Whatever you need, Ranger. Me and Ranger have got you covered. Wait, Ranger. It's a little confusing, isn't it? But the point is, Bruce cannot be overlord. Zupakin. Well, I'm not working for these two. I'll tell you that right now. That works out perfectly, because we got no current openings for half-wits. Squabbling fools. They have their uses. You must choose our overlord with care. Maybe. You read my mind. I am a mighty, vicious, what? Olog's friend. Czemu są tacy przeciwko temu Bruce'owi? To mnie trochę dziwi. Fought and suffered, but still we stand. There is a new power in Mordor. You! In the days ahead, we will fight other battles and claim other fortresses. But starting today, Mordor belongs to you. Mordor belongs to the Bright Lord! Ciekawa przemowa. Ciekawe, czy będzie zawsze gadał, kiedy podbijemy region, czy... Czy tylko właśnie w jakichś takich oskrytowanych momentach. Awansuj na naczelnika!
heroiczny. A niech będzie ten w sumie, czemu nie? Okej, awans wozów. To się widzę dobrało automatycznie. Now we have a foothold in Mordor. We should upgrade our defenses before Sauron attempts to reclaim what he has lost. And there are more fortresses to conquer, and the Palantir is back in Minas Morgul. We must choose our next move carefully. Dobra. Dobra, na koniec, bo tu mamy co? Podbój. Forteca, szach, burz w Nurnę należy do ciebie. Jednak to dopiero pierwsze zbite w wojnie o Mordor. Musisz zdobyć jeszcze wiele innych fortec. Okej, przeczuwam, że teraz właśnie przeniesie nas do nowego, do nowej miejscówki i dzięki temu odblokuje mi możliwość przemieszczania się między też innymi miejscówkami, takimi jak na przykład właśnie nie Taurisbard, jak na przykład Kirith Ungol, bo to jest cały czas zablokowane, a chciałbym się tutaj dostać. No ale dobrze. Myślę, że tym się od razu zajmiemy w kolejnym odcinku. Odblokujemy sobie nową miejscówkę i mam nadzieję fast travel między innymi miejscówkami. A na koniec tego materiału jeszcze sprawdźmy sobie kompendium, bo odblokowały się dwa wpisy. Po pierwsze szczurniku, który no... Faktycznie trochę to dziwne, że przeżył uderzenie młota, chociaż no... W sumie nie władał, nie to maczugą, nie władał Sauron, tylko jakiś czasowy frajer, w sensie jakiś czasowy człowiek, więc... No pewnie gdyby Sauron mu miotnął, no to raczej by na spokojnie tego nie przeżył. No ale dobra. Co to się dodało? Eglos. Glewia Celebrimbora. Nikt się nie ostanie w starciu z moją glewią. Glewia Celebrimbora należała kiedyś do elfiego króla Gil-galada, który walczył z nią z siłami Saurona w wojnie ostatniego sojuszu w drugiej erze. Choć Gil-galad poległ w bitwie, jego glewia przetrwała i znalazła się w rękach upiora Celebrimbora. Broń nazywa się Eglos, co po sindarińsku znaczy sopel. Na ostrzu widnieje inskrypcja. Gil-galad dzierży wspaniałą włócznię. Ork lękać się będzie mego lodowego końca, gdy mnie zobaczy w lęku przed zgonem. Pozna moje imię Eglos. I Turan, młot Celebrimbora. Wspaniały podarunek. Młot Celebrimbora, Turan, pierwotnie był narzędziem kowalskim, nie bronią. Sauron dał go Celebrimborowi, gdy nauczył elfów kucia biżuterii, czego efektem było stworzenie pierścieni władzy. Nazwa młota po sindaryńsku oznacza podarunek władzy. Historia młota wydaje się przeczyć temu, że był on od początku prezentem. Sauron użył go do zamordowania na oczach Celebrimbora i jego rodziny, a następnie uderzył Turanem w samego Celebrimbora. Z czasem elf zaczął postrzegać swoją upiorną postać jako rodzaj mrocznego podarunku, który pozwalał mu dążyć do zemsty na Sauronie, a następnie przy pomocy pierścieni władzy miał umożliwić wręczenie daru ładu całemu Śródziemiu. Okej. Czekaj, jeszcze to raz. Co znaczy po swoją upiorną po... Czekaj, czyli co? Czyli ta upiorna postać Celebrimbora nie wzięła się z tego, że on zajumał pierścień władzy, jedyny pierścień Sauronowi, tylko od tego młota? Bo ja to tak teraz rozumiem, ale w sumie też to było właśnie trochę dla mnie dziwne, że właśnie w tym delce, który się rozgrywał zaraz po tym, jak Celebrimbor w poprzedniej części zarąbał Sauronowi pierścionek, to od razu miał już tego upiora, którego znamy normalnie z gry. W sensie przypisywałem to temu, że no dobra, będzie się twórcą nie chciało robić młodszego wyglądu Celebrimbora, dlatego zostawili taki jest. Ale może on faktycznie jakby przez ten młot stał się upiorem. Albo inaczej. Albo jakby najpierw miał tego upiora, takiego, wiecie, jak wygląda w tych wspomnieniach i wyglądał w tych wyzwaniach, ale im dłużej jakby współpracował z Sauronem, tym bardziej właśnie
zmieniał się ten upiór i dlatego wygląda jak wygląda. Kto wie? Dobra, miejsca to... Chyba Nurn się dodało. Tak więc dla was. Czarna brama była, reszta była... A, Minas Morgul, to się dodało. Leże Czarnoksiężnika. Wieża złych czarów, a nie siedziba na zły... Nie, dobra, nie, czekaj, nie. Minas Morgul po prostu było określane przez ludzi jako siedziba na zguli, no bo w sumie tam sobie on... O właśnie, jest powiedziane. Czarnoksiężnik z Angmaru używa Minas Morgul w charakterze bazy wypadowej na zguli i Uruków z Mordoru. No. Tutaj coś się dodało. Chyba Królowa Guli, ale nie jestem pewien. Dziki Karagor to się na pewno dodało. Rzadki Grauk, odmieniony magią Tytany. Grauk już był. No i dobra, ale jeszcze coś się odblokuje tutaj. Kultura orków. Plemię rzezi, plemię rozboju. Tego chyba nie było, tak więc dla was opis. Plemię grozy tego też nie było, bo nie kojarzę tego artu, czy tego zdjęcia. Plemię pożogi chyba było, ale... Pokazuję opis tak na wszelki wypadek. Wróżba, grabież, machiny, dzicz już była. Mrok był, oszust był, tropiciel, twardziel, zabójca, strzelec, zniszczyciel, dowódca, berserk, władca bestii, skradobójca, trepy, czarna mowa, olokhaj, urukhaj. Dobra, reszta już była. Mieszkańcy Mordoru. Strażnik, obrońca szczurnika. Świetlisty władca? Co z ciebie za stworzenie? Strażnik to przezwisko, które szczurnik nadał Olokowi o imieniu Azharto. Strażnik to prawdopodobnie największy i najgroźniejszy Olokhaj w całym Mordorze. Inne orki bały się go i szanowały za dzikość oraz zdolność strategicznego myślenia. Kilka miesięcy, przez które wroga banda orków więziła go i torturowała, zupełnie go odmieniły. Zrezygnowany zaprzyjaźnił się ze szczurnikiem, który zdołał uwolnić ich obu. Dług wdzięczności względem szczurnika skłonił strażnika, by pomóc towarzyszowi spiąć się w hierarchii orków. Mimo wielu oczywistych wad szczurnika, strażnik szybko odkrył, że zmysł przetrwania przyjaciela sprawdza się doskonale, choć szczurnik nie zna ani słowa w czarnej mowie. Strażnik pomógł szczurnikowi zdobyć jedną z fortec w Mordorze, po czym przystał na przedziwny plan. Wspólnie stworzyli mityczną postać, która budziła strach wśród ich wrogów. Dwugłowego trolla, znanego jako Etten. Wieści o niezwykłym dowódcy fortu szybko się rozeszły, a jego legenda pomogła im umocnić władzę w Mordorze. Damn! Zajebiście to wygląda. Targoroth. Ogień, mrok i cień. Mój wiatr ucichł. Obudziliście Targorotha, spękanego i rozszczepionego aż do teraz. Okryty całunem ognia i cienia balrogi, tak jak Targoroth, istniały w Mordorze od czasów pierwszej ery. Stworzenia te, będące wypaczonymi majarami z czasów, gdy świat jeszcze był młody, rzadko kiedy opuszczają swoje podziemne pieczary. Jednak krasnoludy i gobliny, które zaczną kuć zbyt głęboko, mogą sprowadzić na siebie ich gniew. Targoroth był generałem podczas wojen pierwszej ery, kiedy to zły Morgoth, chyba tu powinien być jeszcze Majar, czy prędzej upadły Majar Morgoth, walczył z Valarami. Od tego czasu Balrog spał, oczekując na ostateczną bitwę, która przypieczętuje los Śródziemia. Niszczycielska siła Targorotha równa jest mocy smoków, a jego furia wzbiera od tysięcy lat spędzonych w mroku. Gdyby dano mu taką sposobność, mógłby podpalić cały świat. W starciu z Targorothem zginęły całe armie i może on okazać się zbyt groźnym przeciwnikiem nawet dla najpotężniejszych bohaterów. Ten był. Ten też był. Nas z Guli nie było, więc opis dla was. Sauron, piękna postać, czyli jako... czyli jak ta jego elfia postać. Właśnie Pan Darów, ale... Kurde, jak on się nazywał? Kurde, no nie pamiętam.
Annatar, o, jest, już, przypomniałem sobie. Annatar. Opis dla was. I to już było. Idril Castamir. Nie wiem, może coś się zaktualizowało, więc ewentualny opis. Tak, jest. Ten ostatni akapit jest nowy. Idril. Nie, Idril jest to samo, co było. Tutaj raczej nie będzie, no chyba, że no, w przypadku nich to chyba będzie tylko... A nie, jednak nie ma. Dobra, to nie sprawdzamy dalej. Galadriela, pani z Lorien. Na miejscu Władcy Ciemności chcesz postawić królową, a ja nie byłabym mroczna, tylko piękna i straszna niczym poranek. Zdradliwa jak morze, twardsza niż opoka ziemi. Wszyscy by mnie kochali i cierpieli. The fuck? Mimo, że Galadriela przebywa poza granicami Mordoru w Lothorien, żywo interesuje się wydarzeniami związanymi z jedynym pierścieniem. Sama nosi pierścień władzy podarowany jej przez Celebrimbora, choć to jeden z elfich pierścieni, a zatem Sauron nie ma nad nim bezpośredniej władzy. W dodatku jako królowa elfów żyje od tak dawna, że już wtedy, gdy Celebrimbor wykuwał pierścienie, uznawana była za istotę prastarą. Historia Galadrieli wśród elfów sięga aż do czasów pierwszej ery, lecz obecna niekrólowa jest bardziej zaniepokojona poczynaniami Saurona w Mordorze, aniżeli jej pobratymcy, a także bardziej skłonna do podjęcia działania. Wysła do Mordoru Eltariel, jedną z najznamienitszych elfich wojowniczek, aby ta rozprawiła się z Nazgulami i tym samym pomieszała szyki Sauronowi. Galadriela wie, że Eltariel nie jest w stanie ostatecznie zakończyć żywota Nazguli. Ma jednak nadzieję, że w ten sposób opóźnione zostanie to, co Władca Ciemności przygotował dla Śródziemia. Królowa była dość silna, by wypędzić Saurona z Dol Guldur, lecz w Mordorze potęga Władcy Ciemności ciągle rośnie. Okej, okay, Saruman już był i to tyle. Główne postacie... Eltariel, to chyba jest nowe. Karnan, strażniczka natury. Duch Karnan to prastała siła natury, która istnieje w lasach Mordoru od zarania dziejów. Niewiele wiadomo na temat jej historii i mało kto śmie zapuszczać się do jej lasu. Dla orków z Mordoru las Karnan to przerażające miejsce, z którego mało kto wraca. Karnan z kolei niezbyt interesuje się sprawami ludzi i orków, choć nie może znieść niszczycielskiej natury tych drugich, a w szczególności ich pazerności przy wycince drzew. Karnan zmuszona została do działania w drugiej erze, kiedy to Balrog imieniem Targorow zaczął zagrażać światu. Ta niszczycielska kreatura była odpowiedzialna za zniszczenie dużych połaci starożytnego lasu Karnan oraz śmierć żyjących w nim stworzeń. Doprowadziło to do walki, która skończyła się pogrzebaniem Targorowa w głębinach Gorgoroth. Podobnie jak Entiany, chyba Enty, Karnan jest obrończynią życia, a nie siewcą śmierci, choć jedno i drugie trudno rozgraniczyć. Jest ona równie zmienna, co sama natura. Potrafi być niszczycielska i spokojna, wesoła i niezmiernie poważna. Śmiertelna powłoka Karnan związana jest z wielkim drzewem, jedynym miejscem, gdzie może ona przyjąć ludzką postać. Po Mordorze podróżuje, adaptując się do swoich rywali i przyjmując formę Karagorów, Graugów i Draków. Przez większość czasu jest jednak zaledwie głosem na wietrze. Szczurnik. Spryciarz? Tchórz? A może jedno i drugie? Nie zrozumie źle. Prawie szanuje szczurnika. Kto inny zaszedłby tak daleko, mając tak mało? Szczurnik ma albo najsilniejszy instynkt przetrwania, albo największe szczęście w Mordorze. Chuderlawy jak na Uruka potrafi przeżyć, a nawet świetnie sobie radzić, mimo kiepskiego zacięcia do walki, porażającej głupoty, a także tendencji do ciągłego okłamywania się na temat własnej wspaniałości. Z tego ostatniego powodu większość orków chciałaby go zabić. Gdy inne Uruki związały go i zostawiły na pewną śmierć, szczurnik przekonał Taliona, by ten uwolnił go w zamian za informacje o sposobach wywabiania wysoko postawionych wodzów. Z czasem udało im się nawiązać coś w rodzaju współpracy, dzięki której szczurnik wspinał się w hierarchii orków jako załóżnik Taliona. Ostatecznie z pomocą Taliona szczurnik dorobił się pozycji wodza, jednak jego rządy przerwał młot, sługa Saurona, który zabił go jednym ciosem.
A przynajmniej tak się wydawało. Szczurnik przeżył, ale wraz z pewnym Ologiem został schwytany przez bandę orków. Jak na niego przystało, zdołał uciec, ratując przy tym Ologa, którego na szczęście Staliona przezwał strażnikiem. Od czasu wydarzeń z Cienia Mordoru, Szczurnik i Strażnik zdobywali coraz wyższą pozycję wśród orków, by w końcu przejąć dowództwo nad fortecą, podszywając się pod mitycznego dwugłowego naczelnika, zwanego jako Etten. Okej, Bruce już był, Gollum już był i to będzie tyle. Póki co. Dobrze. Tutaj, no jak mówiłem, te wszystkie nici przeznaczenia pokażę wam w osobnym materiale. Myślę, że zrobię to jednocześnie z gondorskimi artefaktami. Chociaż nie, wróć. Gondorskie artefakty będę miał w ogóle totalnie osobny materiał, żeby pokazać wam wszystko naraz. Razem z tym, co mówi właśnie Idril. Tylko tak muszę zobaczyć, jak wejdę to tutaj. Father always said, a proper war. Nie. Czyli jak coś, to będę musiał puścić to osobno. No bo niestety nie jest jak w Mordorze. Nie mogę tutaj pokazać wam tego napisu. Father always said, mogę najwyżej tylko pokazać, jak wygląda dookoła cała ta flaga. Lub dalej, jak wyglądają inne rzeczy. Ale jak widzicie, już mam tego trochę pozbieranego. 61%. Co jest dla mnie aż śmieszne, skoro mam aż 33 artefakty przy sobie. No ale nie wiem, jak to może być 61%. Chociaż nie, dobra, może. Chyba, że jeśli będzie 5 miejscówek, no to wtedy będzie to 61. Nawet dobrze przeliczone. Ale dobra. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale, w którym zajmiemy się tą misją fabularną i co za tym idzie, przeniesiemy się do, mam nadzieję, nowej lokacji. Do usłyszenia. Cześć.